Pyrzowickie lotnisko pobiło kolejny rekord. Po raz pierwszy w swojej historii odprawiło 5 milionów podróżnych. Oczywiście odbyło się to przy obecności kamer, bo zaskoczona 5-milionowa pasażerka po wyjściu z samolotu przywitana została kwiatami. Paweł Jędrusik. Szczęśliwą 5-milionową pasażerką na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach okazała się pani Aleksandra. Jej samolot przyleciał punktualnie do Pyrzowic z Dortmundu tuż przed godziną 9. O tym, że jest wyjątkową pasażerką, dowiedziała się od stewardes na pokładzie samolotu. I jak sama mówi, absolutnie się tego nie spodziewała. Nie, wcale. Ja fruniłam z moimi rodzicami i synem. No i to było wszystko. I potem pani przyszła i... I okazało się, że ten lot pani Aleksandra zapamięta na długo, bo tuż po wyjściu z samolotu otrzymała od władz lotniska upominki, w tym voucher na kolejne podróże. No mamy to, mamy 5-milionowego pasażera odprawionego dzisiaj w Pyrzowicach. No czekaliśmy na to wiele, wiele lat. Przypomnę, że w 2005 roku odprawiliśmy 1 milion pasażerów. Kolejny milion to w kolejne 3 lata. W 2018 roku odprawiliśmy 4-milionowego pasażera. Gdyby nie COVID, pewnie 2020 to byłby rok, gdzie mielibyśmy 5-milionowego pasażera. A te rekordy są nadal do pobicia, choć nie da się ukryć, że największy ruch na lotnisku panuje w szczycie sezonu, czyli głównie w lipcu i sierpniu. Kierunki wakacyjne wybierane przez pasażerów od lat są podobne. Jeśli chodzi o ruch czarterowy, a pyrzowickie lotnisko jest największym lotniskiem czarterowym w Polsce, no to tradycyjnie najpopularniejszym krajem była Turcja, bardzo popularna była także Hiszpania, Grecja, Bułgaria, Egipt oraz wróciła do łask Tunezja. W ruchu regularnym, czyli tym, który jest realizowany przez linie niskokosztowe i tradycyjne, no to chętnie lataliśmy do Niemiec, do Wielkiej Brytanii. Na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach szacują, że do końca roku uda się obsłużyć jeszcze około 500 000 pasażerów.